Dzień dobry, witam państwa serdecznie w tym przedświątecznym okresie, w ostatnim już w tym roku programie dotyczącym zdrowia nas, mieszkańców miasta Tomaszowa i powiatu Tomaszowskiego. Proszę państwa, okres świąteczny ma to do siebie, że często podróżujemy czy to do rodzin, do najbliższych, do znajomych, do przyjaciół. Nie zawsze jesteśmy przez cały okres świąt i ten okres przedświąteczny w naszych domach przemieszczamy się. Dlatego dziś chciałbym przedstawić, jak to wygląda, gdy stanie się krzywda, stanie się problem zdrowotny, będziemy potrzebować opieki pielęgniarskiej bądź lekarskiej, i co w tej sytuacji zrobić. Proszę Państwa, zgodnie z przepisami. Wszystkie osoby, które są osobami ubezpieczonymi i podlegają składce Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą bezpłatnie korzystać z pomocy lekarskiej. I tak, jeżeli kiedy, gdziekolwiek będziemy poza miejscem zamieszkania, czyli poza naszym standardowym miejscem, gdzie chodzimy do lekarza pierwszego kontaktu, do naszej poradni, czy też do naszych lekarzy specjalistów, jak chociażby w szpitalu, Zawsze, proszę Państwa, możemy udać się, jeżeli jest to w ciągu dnia i potrzebujemy tej pomocy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18, z drobnymi problemami, jak chociażby, prawda, przeziębienie i tego typu sprawy, możemy udać się do lekarza rodzinnego. Do jakiejkolwiek poradni na terenie całej Polski, z tym jedynym wyjątkiem, że ta poradnia musi być podpisana kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli mówimy tutaj, jeżeli pójdziemy do prywatnego gabinetu, wtedy oczywiście będziemy musieli ponieść odpłatność, jak to zwykle bywa, za taką wizytę, za taką poradę, za pewne ewentualne zabiegi. Natomiast jeżeli poradnia podstawowej opieki zdrowotnej ma zawarty kontrakt, to tam możemy się udać i yy, yy, obowiązkiem lekarza i pielęgniarki jest nas proszę państwa przyjąć. Dlatego że później lekarz bądź pielęgniarka rozliczają się bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak więc my żadnych kosztów będąc w podróży nie poniesiemy, tak więc jeżeli zajdzie taka potrzeba zdrowotna, czujecie państwo się źle, niedobrze, potrzebujecie Porady bądź jakiegokolwiek zabiegu medycznego, możecie się, proszę państwa, udać do, do poradni rodzinnej, tam, gdzie w danej chwili państwo przebywacie. Tak więc, tutaj, proszę państwa, żadnych obaw nie ma, żadnej odpłatności nie będziecie państwo ponosić. Jeżeli sytuacja zdrowotna zdarzy się nam po godzinach pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Y, czyli lekarza pierwszego kontaktu. Wtedy y, udajemy się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, które znajduje się tak naprawdę w każdym mieście, y, gdzie znajduje się szpital. I taka nocna i świąteczna pomoc lekarska, proszę Państwa, funkcjonuje każdego dnia roboczego od godziny 18, czyli po zamknięciu poradni, do godziny 8 następnego dnia. A z racji, że już lada moment będą święta, czyli będzie, y, 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 będą wszystkie poradnie zamknięte, tak więc przez całą dobę w okresie świątecznym, jak i również w niedzielę, y, będzie można skorzystać z takiej pomocy, właśnie. W nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Tam czekają na Państwa również, zarówno pielęgniarki, jak i lekarze cały personel medyczny, który będzie służył swoją pomocą. Również tak dzieje się u nas w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Jak wielokrotnie w naszych programach podkreślałem, jeżeli zajdzie taka potrzeba, możecie Państwo skorzystać w godzinach od 18 do 8 i wszystkie dni ustawowo wolne. Tu proszę państwa również nie ma żadnej rejonizacji, czyli gdziekolwiek byśmy byli, czy też nad morzem, w górach, czy gdziekolwiek indziej w kraju, udajemy się do najbliższej placówki, która świadczy nocną i świąteczną pomoc lekarską, którą można adresy znaleźć oczywiście czy to na stronie internetowej, czy też wywieszone jest w większości poradni, gdzie można udać się poza godzinami pracy poradni rodzinnej. Oczywiście proszę państwa, jeżeli nie wymaga tego sytuacja i uważacie państwo, że możecie zasięgnąć porady czy to pielęgniarki, czy lekarza w formie telefonicznej, możecie skorzystać z infolinii dedykowanej właśnie na taką okazję, czyli teleplatformy pierwszego kontaktu, dzwoniąc pod numer 800 137 200. Tam na Państwa 24 godziny na dobę w święta i, tak jak powiedziałem, od, 8, od 18 do 8 dnia następnego w dni robocze czeka na Państwa pomoc medyczna w formie telefonicznej. Odbiera pielęgniarka, która przeprowadza z Państwem krótki wywiad na temat Państwa stanu zdrowia i podejmuje dalej czynności w postaci takiej, że Albo ona udziela porady, a jeżeli wymaga tego potrzeba, przełącza do lekarza, który podczas takiej wizyty telefonicznej, czyli telewizyty, może, proszę Państwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wystawić e-receptę, którą zrealizujecie w najbliższej aptece, ewentualnie e-zwolnienie, jeżeli, potrze jeżeli potrzebujecie tego Państwo. A na kolejny dzień powinniście prawda, udać się do pracy, natomiast wasz stan zdrowia nie pozwala. Tak więc lekarz, w ramach teleporady, może również wystawić tak zwane e-zwolnienie i przepisać, tak jak powiedziałem, leki, które zrealizujecie w najbliższej, proszę Państwa, aptece. Jeżeli, proszę Państwa, zajdzie taka potrzeba i jesteście w stanie dotrzeć. Do szpitalnego oddziału ratunkowego, należy tam się udać. Tylko pragnę, proszę Państwa, przypomnieć, że w szpitalnym oddziale ratunkowym udzielane są świadczenia medyczne tylko i wyłącznie w nagłych sytuacjach zdrowotnych lub zagrażających życiu. Oczywiście, proszę Państwa, nie jesteśmy na co dzień medykami, nie wiemy, jak się zachować, więc jeżeli uważacie Państwo, że Należy udać się, że dzieje się coś bardzo poważnego i nie możecie czekać z taką wizytą. To w takiej sytuacji oczywiście udajemy się na sor, a jeżeli nie możemy, dzwonimy pod ogólnokrajowy numer 112 lub 999 do pogotowia ratunkowego. Wtedy dyspozytor, po krótkiej analizie sytuacji, którą Państwo przedstawicie, podejmie decyzję, czy wysłać do Państwa karetkę, czyli zespoły. Ratownictwa medycznego. Tak więc, Proszę Państwa, jeżeli zachodzi taka potrzeba yy, i uważacie, że Wasze zdrowie jest zagrożone, yy, wtedy proszę nie wahać się i dzwonić albo na pogotowie ratunkowe, albo udać się, jeżeli jest taka możliwość, do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Również w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia od wielu lat yy, taki oddział funkcjonuje. To, Proszę Państwa, jeżeli chodzi o. Polskę, jeżeli przebywamy gdzieś w ramach świątecznych odwiedzin na terenie Polski. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli wybieramy się poza granice naszego kraju, co staje się z roku na rok coraz bardziej popularne, gdzie że święta i okres świąteczno-noworoczny, jak i również nowy rok spędzamy poza granicami naszego kraju, polecam, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Unię Europejską, i kraje takie jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tak zwany EQZ. Ta karta, proszę Państwa, jest bezpłatna. Można ją wyrobić w najbliższym punkcie delegatury. W naszym przypadku jest to Piotrków Trybunalski albo w oddziale wojewódzkim w Łodzi, albo w każdym innym wojewódzkim mieście. Tutaj też, jakby rejonizacja nie gra roli. Tam, gdzie złożycie Państwo wniosek, tam zostanie zrealizowany i tam będzie karta do odbioru. Proszę Państwa, jest to o tyle istotne, ponieważ wyjeżdżając za granicę, oczywiście nie możemy bez tej karty mieć świadczeń zdrowotnych realizowanych tak jak w naszym kraju. Na co pragnę zwrócić uwagę? Karta uprawnia do świadczeń medycznych. Ale oczywiście, w pewnym zakresie trzeba mieć y, taką świadomość, że ta karta y, y, funkcjonuje y, różnie y, w zależności od kraju, w którym jesteśmy. W większości, proszę Państwa, krajów Unii Europejskiej, mimo że mamy tą kartę, y, funkcjonuje coś takiego jak Pewna odpłatność, częściowo odpłatność, a za niektóre procedury, za niektóre zabiegi, za niektóre konsultacje lekarskie bądź pielęgniarskie, nawet trzeba zapłacić opłatę w pełnej wysokości, i karta ta nie obejmuje tego typu zdarzeń. Natomiast większość procedur, a tym bardziej procedur ratujących życie, będzie, proszę państwa, zrealizowanych, i wtedy ubezpieczyciel danego kraju, Taki jak u nas Narodowy Fundusz Zdrowia, rozliczy to i prześle stosowne dokumenty typu faktury i rachunki za udzieloną pomoc państwu za granicą do naszego płatnika. Tak więc większość m, takich sytuacji, większość m, wizyt lekarskich, pielęgniarskich m, będzie pokryta m, z naszego ubezpieczenia, które mamy tutaj w Polsce m, w ramach m, ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast mówię jeszcze raz, Podkreślam, że tam, gdzie Państwo się udajecie, proszę zerknąć na stronach internetowych, w różnych dostępnych wydawnictwach, jaka funkcjonuje odpłatność, bądź częściowa odpłatność, pomimo tego, że mamy ubezpieczenie zdrowotne w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Bardzo Państwa zachęcam, bo bez tego jesteśmy skazani na całkowitą płatność za jakąkolwiek procedurę wykonaną. Jeżeli chodzi o nasze zdrowie i życie poza granicami naszego kraju, jak można ją zdobyć? Tak jak powiedziałem, jest to karta bezpłatna, wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypełniamy stosowną, stosowny druk i możemy ją wysłać za pośrednictwem internetu, poczty tradycyjnej. Lub poprzez y, elektroniczną skrzydkę podawczą, tylko wtedy musimy mieć podpis elektroniczny, bądź też przez y, Apple'a, App, prawda? Podpisem, y, profilem zaufanym. Podpisujemy. Taka karta jest wydawana niezwłocznie i odbieramy ją również w trzech możliwych formach. Albo osobiście w danej delegaturze bądź oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugą formułą jest y, y, po odpowiednim rubryki w odpowiednim y, rubryki we wniosku. Przesłanie jej w formie listownej do państwa domu, miejsca zamieszkania, albo poprzez pełnomocnika, poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia, które również wraz ze wnioskiem składamy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc ktoś w państwa imieniu, upoważniony przez państwa, może odebrać tą kartę i państwu ją później przekazać. Natomiast to co istotne, proszę państwa, jest i to co podkreślam, w większości krajów obowiązuje pewna odpłatność i nie wszystkie procedury, które u nas są procedurami bezpłatnymi, są również w innych krajach, o których mówiłem, w tym w całej Unii Europejskiej, dlatego też zachęcam państwa, żebyście zarówno Obok posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie wymienionych przeze mnie państw, jak i tym bardziej poza tym obszarem, wykupywali dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Proszę Państwa, każda, każdy wypadek, każda pomoc medyczna, która nie jest objęta ubezpieczeniem w danym kraju, musiałaby być przez Państwa pokrywana z własnej kieszeni. Z własnych pieniędzy. Natomiast um, ubezpieczenie daje to, że um, to ubezpieczyciel bierze na siebie pełną odpłatność za ewentualne, um, za ewentualne potrzeby zdrowotne państwa, um, którzy przebywacie w danej chwili, w tym przypadku w okresie świąteczno-noworocznym, za granicą. Więc oprócz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeżeli wyjeżdżacie państwo i uprawiacie sporty, Polecam dodatkowo doubezpieczyć się, ponieważ wiele tych procedur, w tym między innymi właśnie wypadków osób uprawiających sporty, nie podlega, nie podlega ubezpieczeniu i wtedy należy liczyć się z tym, że będzie trzeba uiścić daną opłatę, niekiedy bardzo wysoką, na miejscu w danej placówce zdrowotnej. Proszę Państwa, tak więc przed nami okres świąt Bożego Narodzenia świąt wyjątkowych, pięknych, kolorowych. I jeszcze raz z tego miejsca chciałem złożyć Państwu, naszym widzom, naszego programu, naszej telewizji, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech te święta będą dla Państwa spokojne, radosne, żebyście przeżywali je w swojej ciepłej, rodzinnej atmosferze. Życzę Państwu bogatego Mikołaja, wspaniałych, wymarzonych prezentów oraz pięknej świątecznej atmosfery. A z racji, że spotkamy się już w przyszłym roku, w kolejnym programie, życzę Państwu na ten nadchodzący 2024 rok samych obfitości. Niech wszystkie Państwa marzenia spełnią się, a wszystkie plany, zamierzenia zostaną zrealizowane. Niech ten rok po prostu będzie jeszcze lepszy niż ten. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt.